Podczas poprzedniego nagrania wspominałem o tym, kim byli sąsiedzi Rzeczpospolitej i teraz myślę, że warto chwilę wspomnieć, już myślę, że w jednym z ostatnich nagrań, o tym, jakie były stosunki pomiędzy Rzeczpospolitą a sąsiadami. I tutaj istotną rolę, tak jak wspominałem, odgrywały stosunki z Habsburgami, Moskwą, Szwecją i Turcją. Na stosunkach z Habsburgami zaciążyła, ale trzeba powiedzieć, że przelotnie, rywalizacja o tron właśnie Rzeczpospolitej, wywołana ta rywalizacja podwójnymi elekcjami w latach 1575 i 1587 roku. Doszło nawet do ostrego konfliktu. Wtedy, kiedy arcyksiąża, a zarazem obrany król Maksymilian Habsburg, został nie tylko pokonany, ale nawet wzięty do niewoli, i to trzeba pamiętać, wzięty do niewoli został nie na terenie Rzeczpospolitej, ale na terenie właśnie Cesarstwa Habsburskiego, bo na terenie Cesarskiego Śląska. Było to, przypomnę, 24 stycznia po bitwie pod Byczyną, 1588 rok. Konflikt wygasiło jednak zawarcie już 8 marca 1589 roku traktatu, który od miejsca pobytu posłów nazwano Traktatem Bytomsko-Będzińskim. Ogłoszono w nim o odnowieniu przyjaźni. Cesarz miał nie wchodzić we wrogie wobec Rzeczpospolitej i Szwecji przymierza, a sam Maksymilian zrzec się tytułu królewskiego i wszelkich, królewskiego oczywiście tytułu do Rzeczpospolitej i wszelkich do niego, właśnie do tego tronu pretensji. Na podstawę Habsburgów, trzeba to też podkreślić, oddziaływała obawa przed możliwymi dążeniami terytorialnymi Rzeczpospolitej. A konkretnie chodziło tutaj o Śląsk i rozszerzenie wpływów na Siedmiogród. Ale jednocześnie chciano, żeby Rzeczpospolita stała się członkiem Ligi Świętej. Przypomnę, że był to Związek Państw Chrześcijańskich stworzony do walki z Turcją. Podjęto nawet w tej sprawie rozmowy, ale zakończyły się one niepowodzeniem. Dla samej Rzeczpospolitej Habsburgowie pozostawali jedynymi tak naprawdę potężnymi sąsiadami. I to byli jedyni sąsiedzi, którzy nie grozili nagłym atakiem. I to też trzeba podkreślić, że miało wpływ na ówczesne i późniejsze właśnie rozmowy. Jednocześnie dobre stosunki z Habsburgami zapobiegały zbliżeniu się habsbursko-moskiewskim i dawały nadzieję na dyplomatyczną i militarną pomoc przeciw Szwecji. Jeśli chodzi o samą Szwecję, to długo ją lekceważono. Ceniono wprawdzie jej flotę, ale na Litwie aż do początku lat 20. XVII wieku, a jak też i w koronie, uważano za przesadzony, korzystny dla siebie, za przesądzony, korzystny dla siebie, nie przesadzony, przepraszam, przesądzony dla siebie ewentualny wynik starcia pomiędzy Polską a Rzeczpospolitą. Jak zwykle zapraszam do słuchania, no i o ewentualne lajki, subskrypcje i wszelkie komentarze.